będzie nam bardzo miło się z Państwem streamingować, online'ować. Te wszystkie osoby, które tutaj są i które są z nami dzisiaj zdalnie, to jest to nasze ASECO. I ja Wam wszystkim już na wstępie ogromnie dziękuję. Z czym się Panu kojarzy ASECO? ASECO? Firma ASECO mnie kiedyś coś zoptymalizowała i właściwie do tej pory mam zoptymalizowane. Do tej pory mam zoptymalizowane. Handlowali sprzętem komputerowym wszyscy. My możemy ciągnąć na 2 etaty. Ale w ASECO to się nie da się. Nie, można my musimy dobę. Jednoznacznie, my się musimy się poświęcać. Można mniej spać. W 2004 ja som bol len direktorom takej spółki, która na Słowacji się nazywa Asecoft. Widzicie, jak sme vypadali tuto. Produkty, jeżeli są dobrze umieszczone na rynku, będą nas utrzymywać i będą dawały nam czas na wymyślanie nowych produktów. Szukamy ludzi przede wszystkim otwarte na rozwój, od takich, którzy chcą się uczyć, bo ASECO takie możliwości daje, zarówno poprzez szkolenia, poprzez różne warsztaty, ale też poprzez to doświadczenie, które można zdobyć w projektach, no, największych projektach IT w Polsce. A jak kobiety w IT, w świecie IT sobie radzą? Nie są jakoś traktowane z góry przez chłopaków IT? Mogę mówić za siebie. Tak. I chłopaki z mojego zespołu są cudowni. Inaczej byśmy to zorganizowali, niż gdyby nie było tej pandemii. Dzisiaj pewnie to był najlepszy wybór, ale wierzę mocno, że doczekamy się czasu, że w dużo większym zespołem będziemy razem.